Hejka, kochanie, dzisiaj następny odcinek naszego albumu i no jak zwykle 19:27 nasza podkładka. Oklejamy ją papierem, a następnie będziemy mieli 17:18. Bigujemy na 13, potem na 0,25 cm, no i reszta nam zostaje jako ta podkładka do przyklejenia. Jak zwykle zapomniałam sobie wyciąć tutaj tych cyplów, no więc teraz się pomęczę. Ale strasznie by mnie w gotowym albumie denerwowały, więc sobie je wycinam. 15:16, bigujemy na 11, potem na 0,25 i reszta nam zostaje na tą podkładkę. Czyli no właściwie któraś strona z kolei, to już wiemy, jak to mniej więcej się robi. A dzisiaj oczywiście będziemy wklejać nasz notes. Przyklejamy jak zwykle z takimi marginesami, z odstępami. Musimy popatrzeć, żeby to miało, było jakieś, może słowa mi zabrakło, no, żeby to miało równe odstępy, o tak powiem. Proporcjonalne, żeby było, o, tak. No i tutaj też. Ja tam nie mierzę od linijki, robię pi razy oko. Ale w sumie w efekcie wychodzi równe. No i tutaj wyklejamy sobie znowu te środeczki, te już znacie. Od razu zaznaczam, że przy tej podkładce, potem jak będę coś tam jeszcze dokładać, jest błąd i to potem dopiero wyjdzie, dlatego będę Was ostrzegać wcześniej, żeby tego nie robić, więc proszę słuchać. Tutaj sobie oczywiście oklejamy. Tutaj ten kawałek też, a zaraz będziemy dokładać tak jakby przedłużenie tej stronki w drugą stronę. Więc to na razie zostawiamy. No i teraz ta podkładka 16:12,5 może być dłuższa. 12,5 to jest no, wysokość, więc no, to tu powinno zostać. No ale te 16 może być dłuższe, bo mamy wtedy więcej miejsca do wklejenia. Ja sobie tu zaznaczam, gdzie sobie nałożę mniej więcej klej. No i ja sobie to wkleję sobie pod spód. Tak, można jeszcze sprawdzić, czy to mamy wszystko równe. Oczywiście przy tym kleju możemy sobie jeszcze poprzesuwać, także nawet dobrze, że potem się pomyliłam, bo zobaczycie, jaka jest różnica między tym klejem, a tym klejem, którym przykleiłam. Przykleiłam zwykłym klejem, no i potem miałam problem, tym bym sobie normalnie jeszcze oderwała bez niszczenia papieru. I teraz tutaj do środeczka damy sobie takie dwie małe podkładki 10x14 i oczywiście okleimy je papierem. 14 na długość, na szerokość 10 i przyklejamy. Ale tutaj akurat w środku możecie sobie zrobić tak jak chcecie. Ja postawiłam na takie mniejsze podkładki, bo zostaje tam dość dużo takich ścinków małego papieru. No i żeby go wykorzystać, to po prostu poszło teraz mniejszymi podkładkami. Tutaj tak troszeczkę, żeby nam wystawała, żeby była proporcjonalna, żeby tam trochę wystawała też
przed tą podkładkę zawsze jest jakieś urozmaicenie naszej pracy. No i oczywiście muszę wam powiedzieć, że mój ten Fiskas, ten trymer to jest, no nie powiem co chciałam powiedzieć, bo mi film zablokują, że się wulgarnie wyrażam, ale po tygodniu te noże są tępe i można sobie je no, wymienić. Także uważam, że jeżeli się dużo pracuje i w tydzień czasu się noże tępią, to nie jest specjalnie do użytku. Muszę się rozglądać za nowym trymerem. No i teraz chwila czasu na myślenie. Jak to będę zamykać? Znaczy się zamykać może to jeszcze nie, ale żeby to nam się wszystko trzymało i jak będziemy otwierać ten album, żeby nam się to nie rozlatywało, więc w międzyczasie założymy sobie tutaj jeszcze magnesik, bo jednak nasz notes, no niby papier, nie? Ale jednak trochę waży, więc mogłoby nam przeważyć tam i mogłoby się nam brzydko otwierać, a my tego nie chcemy. Więc tutaj jeszcze sobie wzmocnimy magnesem. No i oczywiście teraz już tą stronkę też, znaczy tą podkładkę, czy no jak, nie, tak nigdy nie tych, uważam, że takie proste, podkładka dla mnie jest prosta, więc mówię prosto, tam takie, wiecie, można się wymądrzać, co to jest. Uważam, że najprościej można powiedzieć i wtedy wszyscy zrozumią, tak? Co dalej? O, teraz możemy sobie wykleić tutaj ten środek, dlatego żeśmy nie wklejali wcześniej, bo dochodziło nam to przedłużenie tej strony, prawda? I teraz 15 na 25 na 16, bigujemy na 11, potem jest pół centymetra, no i oczywiście ta reszta to... co tam nam zostanie, to będzie na tą naszą podkładeczkę. W tym teraz docięłam sobie to, co nam by wystawało i wklejam ten kawałeczek z tyłu na tą naszą podkładkę, którą będziemy kleić no, do tej niższej warstwy. A teraz jeszcze wklejam do przodu to, co nam oczywiście, to co żeśmy tam przyszywali do notesu, to jest ta część i tylko tą część wklejamy. To znaczy się tutaj przy tej klapce musicie troszeczkę popatrzeć. No 11 z przodu na szerokość byłoby dobrze, żeby to miało. No tamto, żeby miało też tą wielkość, którą zawsze mamy, to sobie musicie wymierzyć. Tutaj w międzyczasie przyklejam już sobie, oklejam sobie tu, żeby wkleić ten notes, ale musicie wymierzyć, jaki gruby wam wyszedł notes. No u mnie akurat wystarczyło pół centymetra tego bigowania, ale tutaj musicie troszeczkę popracować sami i pomyśleć sami. Jeżeli notes wam wyszedł grubszy, no to musicie mieć więcej jak pół centymetra, więc też musicie sobie tą klepeczkę troszeczkę wydłużyć. No i tutaj taki dodatkowy paseczek i ten paseczek to jest tak, szerokość jest 5 cm, zbigowany mam go też 5 na 5 jest z przodu, więc 5 cm, potem ta grubość naszego notesu, no ale ta długość do przyklejenia tutaj akurat, no to ja tam z resztek wzięłam i mi zapasowało. Tu musicie sobie to sami wymierzyć. Także 5 cm jest on szeroki. Na 5 cm pierwszego zbigowałam.
No i resztę wymierzamy sobie sami, prawda? Ale zdolniach jesteście, to bez problemu sobie poradzicie. No i tutaj przyklejam dwa magnesy, żeby ten, bo to ja mam tą folię tam w środku, taką, no te folie zadrukowane, więc one mi troszeczkę go otwierają. On kiedyś tam się ściśnie, no ale jak na razie robi problemy. Jakżeście folii nie wklejali, to będziecie mieć troszeczkę prościej. No i oczywiście Asiunia tutaj to zmaściła i zamiast pierw przykleić magnesy na klapeczkę, a potem na zamknięcie, robi odwrotnie, no ale sobie poradzimy też i z tym. Oczywiście zabezpieczamy taśmą. Także tutaj przy tej okładce tego naszego notesu, no troszeczkę musicie przemyśleć. No ja tak jak mówię, miałam te 16 cm, miałam ten pasek i ten bik był na 5 cm, potem na pół centymetra, no i reszta była do wklejenia, ale mogło być dłuższe, byłoby tam więcej, za krótko, nie za bardzo, bo wtedy nam by się to nie trzymało. No jako, że mam tą folię i ona mi troszeczkę świruje, to ja wkleję tutaj też ten pasek na tą naszą podkładkę, czyli posmarowałam sobie ten cały bok i ten paseczek klejem. No i teraz to przykleję. Jak zaraz będziecie widzieć, jak to otworzę, o, no to tam przecież se też można jeszcze jakąś fotkę wkleić, prawda? To nie znaczy, że teraz tutaj będziemy mieli taką formę jakąś tam. No, zawsze można to jeszcze tam do czegoś wykorzystać, można sobie coś przykleić. Można też by było na bidę zrobić kieszonkę, ale teraz mi to dopiero przyszło do głowy. Wiecie, ja robię ten album na totalnym spontanie, więc jak te zakładki się będą układać, to ja dopiero widzę, jak już przykleję część tego, a potem myślę, co będzie dalej. Także wy widzicie już taką spójną część, a ja to składam tak sobie krok po kroku. No i tutaj widzicie, tutaj można by było coś tam jeszcze przydekorować, no ale w sumie jak coś tam się przyklei, czy to sami będziemy używać, czy tam jakiś nasz klient dostanie, czy no, podarujemy komuś, no to sobie tak każdy coś tam sam wymyśli, nie? Chociaż kieszonka, muszę wam powiedzieć, żeby byłaby całkiem fajna. Bym ją zrobiła tak na wysokość tej podkładki, ale może dogram jeszcze, muszę to przemyśleć i dogram ten kawałek może na jutro albo przy następnej stronce dogramy jeszcze ten kawałek. No i tutaj oklejamy sobie już okładkę naszego notesu. Tutaj znowu zrobiłam z resztek, bo wiecie co, za dużo papieru dość schodzi na ten album. I tam by było widać to łączenie, to wklejenie naszego notesu z okładką. Ale no po co w ogóle są grafiki w kolekcjach, prawda? Więc grafiki są w tej chwili po to, żeby zakryć to łączenie i ja sobie tam wziąłam takie dwie tablice i o, przykleiłam. Wszystko jest ok. I tego łączenia nie widać. No, tu je zasłoniłam. I wygląda tak, jakby to miało tak być. No, te dwa magnesy dość fajnie przytrzymały mi tą
ten notes. I teraz tam, gdzie jest 0,25, to nie zaklejam żadnych paseczków, ale tam, gdzie jest pół centymetra, no to sobie tam docinam taki cienki paseczek i zaklejam, bo chyba by mnie to dość drażniło, także... Także zaklejamy sobie naszą klapeczkę. No i tutaj coś tam przykleimy. Taką drobnostkę. No i teraz tutaj jeszcze na grzbiecie ten paseczek będę doklejać. Oczywiście wyszłam z kadru, no ale o teraz. Po prostu paseczek. Paseczek nawet miałam dłuższy, przycięłam sobie go dopiero podczas pracy na odpowiednią długość. No i gotowe. I teraz tak, tutaj musimy zakryć tą naszą przedłużoną część. No to oczywiście wymierzamy sobie papier. Jaki nam tam, tak daleko jak żeśmy wkleili, tak musimy sobie to wszystko wymierzyć i po prostu to przykryć. No i jeszcze od środeczka też sobie przykryjemy. No i tu nam się będzie trzymać na tym magnesie, a teraz następna strona. 12 centymetrów na 11, bigowane na 8, potem na 0,25. No i zostaje nam oczywiście ta reszta, którą kleimy do naszej podkładki. I też proporcjonalnie przyklejamy ją do naszej przedłużonej części. I tutaj mam następny taki kawałek, 9 na 11, to też było z resztek. Bigujemy na 8 cm, potem na 0,25, no i tu została mi taka reszta, naprawdę niewiele, ale wystarczy, żeby to wkleić. Jeżeli macie większy kawałek, to możecie sobie zamiast 9 cm, to po prostu wziąć 10, wtedy macie większy margines tam, gdzie można wkleić. No ja miałam taki i uważam, że właśnie teraz w takich wypadkach można takie resztki wykorzystać. Tego i tak potem nie będzie widać, a wkleimy i nam to zupełnie nie będzie przeszkadzać. I teraz tak, 15 na 5 centymetrów. Musimy sobie zmierzyć, musimy sobie zmierzyć, na jaką długość potrzebujemy ten pasek, dlatego te 15 centymetrów, ale bigowanie jest, no długość taką, jaką potrzebujemy, a potem bigujemy na pół centymetra. No i teraz ja sobie tu zaczynam oklejać i tutaj uwaga, tutaj będę zrobię błąd. W tej chwili niepotrzebnie to przykleję i jeszcze klejem takim, wiecie, zakrzona. I zaraz będziecie widzieć, że będę musiała ten kawałek oderwać. Czy można by było to gdzieś tam od spodu przykleić ten magnes, ale bałam się, że on mi nie będzie trzymać, bo jednak jak coś podoklejamy, to te magnesy nie mają takiej, no i teraz się kapłam. Także tego przodu pierw nie kleimy, zostawiamy tak jak jest, mierzymy sobie tutaj z tą naszą podkładeczką, gdzie ten magnes ma przyjść i widzicie tutaj jak przy tym kleju
Ekszonowskim, wyrwałam i rozerwałam ten biały papier. No akurat rozerwałam go tak, że się dało jeszcze przykleić, więc problemu nie było. Ale jeżeli by to był ten transparentny, elastyczny klej, to po prostu bym sobie to spokojnie jeszcze mogła poprawić. A przykleiłam tym innym. No i tutaj widzicie właśnie ten jedną z różnic w tym kleju. No ale naprawiliśmy nasz błąd i oklejamy sobie resztę. W sumie wiecie co, jeżeli komuś zależy, żeby tam oszczędzać papier, to nie musi tych klapek w środku wyklejać. No ja wyklejam, żeby wam pokazać, ale niekoniecznie. Niekoniecznie je trzeba wykleić. No tu jeszcze nam brakuje tej jednej, ale jak mówię, one niekoniecznie muszą być wyklejone. Przynajmniej te w środku, nie? Jak się je tam otwiera, to niekoniecznie. No i teraz sobie wymierzyliśmy, zbigowaliśmy sobie. Pamiętajcie, że u góry to obigowanie jest na pół centymetra, a resztę sobie trzeba dopasować. No i teraz przyczepiamy magnesik. Może być jeden magnesik, mogą być dwa magnesiki. Tutaj akurat już nam to dość mocno będzie trzymać, więc ja sobie pozwoliłam na jeden magnesik. I zostanie na jednym magnesie. Tutaj też sobie za długi ten odstęp przyczepiłam. To sobie docięłam i teraz w tej chwili tylko sobie jeszcze uzupełnię te małe boczki, czyli te bigowania. No i od góry jeszcze sobie dokleję tam też na tą klapkę małą grafikę. No i mamy naszą następną stronkę gotową. Oczywiście w razie pytań piszcie komentarze pod wideo, możecie pisać do mnie prywatnie, możecie się spytać w grupie. Wszystko jest dozwolone. Postaram się jak najwcześniej wam odpowiedzieć. Dziękuję wam i do następnego razu. Pa, pa!